dzień dobry, dawno nie mówiłem do kamery, dawno się nie widzieliśmy, to nie tak, że nigdzie nie byliśmy, bo byliśmy w międzyczasie we Włoszech, ale to były wakacje rodzinne w dodatku, także to nie był moment na nagrywanie, a dzisiaj witam się z Wami z pięknego tureckiego miasta, jakim jest Stambuł. Mamy 10 listopada, bardzo ładną pogodę i jeden z ważniejszych dni w roku, choć nie jest to dzień wolny w Turcji, bo jest to rocznica śmierci lidera, pierwszego tureckiego prezydenta Atatürk'a. Zaczynam z tego miejsca nieprzypadkowo. Stambuł jest mega górzysty. Za mną widać park i dzielnicę Şişli, tak to się wymawia. Taka dość bogata, luksusowa dzielnica w Stambule. W tamtą stronę stadion Besiktasu i cieśnina Bosfor, dzieląca miasto na dwie części. Strona azjatycka, dalej gdzie właśnie lądowaliśmy. Skąd do Şişli jedzie się około 2 godziny samochodem. Także możecie sobie wyobrazić, jak duże i jak zatłoczone jest to miasto. A my teraz spacerujemy pod górkę, więc trochę sapię, żeby dostać się na Taksim Square, plac Taksim, też dość ważny, taki nowoczesne centrum Stambułu. I właśnie stąd będziemy zaczynali naszą wycieczkę. I dotarliśmy, z nami plac Taksim, również meczet i bardzo wiele tureckich flag oraz takich flag z podobizną Atatürk'a. No, widać, że Turcy do niego przywiązanie mają. Zresztą to też łatwo zobaczyć po wszechobecności jego osoby, nie w takie dni jak te święta, bo wszelkiego rodzaju szkoły, lotniska, budynki użyteczności publicznej nazywają się od niego jego imieniem i on jest bardzo popularny w Turcji, właśnie znany jako taki ojciec narodu. No dzisiaj jego rocznica śmierci, więc też taki dość szczególny dzień, aczkolwiek tureckie flagi podejrzewam, że tu są wywieszone nie tylko z tej okolicy, bo Turcy są dość mocno do swojego kraju przywiązani. Ale możliwe też, że te wszystkie flagi tutaj rozwieszone to nie są z okazji dzisiejszego święta, tylko z okazji tego, co było około 1,5 tygodnia temu. Turcja obchodzi w tym roku 100 lat jako republika, bo dokładnie 29 listopada 1923 zniesiono tutaj sułtanat i powstała turecka republika, która istnieje do dziś. Też znany obrazek z placu Taksim, taki charakterystyczny stary czerwony tramwaj. On jedzie dalej wzdłuż najbardziej znanej ulicy odchodzącej od tego placu. Nie jestem w stanie wymówić teraz jej nazwy, natomiast są takie stambulskie krupówki. No, idziemy tam właśnie, ale zobaczymy, czy da się nagrywać, bo tak jak je pamiętam, a byłem tu raz przez parę godzin dosłownie w Stambule, więc bardzo miałem ochotę do niego wrócić, żeby zobaczyć to miasto dużo lepiej, to pamiętam to miejsce jako straszliwie zatłoczone. O, właśnie chciałem coś powiedzieć i modlitwy, czas słychać z pobliskiego meczetu. Pokażę Wam tylko, jak ta ulica wygląda. No i jest generalnie zatłoczona, tak jak sobie wyobrażasz, Ramble w Barcelonie, to jeszcze tak trochę więcej. A no i środkiem tu jeździ tramwaj, więc też no, tłum jest, także stąd na pewno nagrywać nie będę. Właśnie mi prawie jakoś skuterem przejechał po nogach, ale to akurat klasyk. Jeśli chodzi o kulinaria, no to cóż, Turcja słynie z kebabów i od tego właśnie dziś zaczniemy. Muszę jeszcze iść umyć ręce, ale mój adański kebab tutaj czeka. On trochę w takim stylu czewapów, ale zupełnie inny w smaku. Ale no coś właśnie w ten deseń. Asia ma kofty, czyli takie bardziej klopsikowe. Do tego herbata zielona miętowa, także idziemy jeść. A całość kosztowała nas tyle lirów. No po kursie z dnia 10 listopada to jest tyle złotych, bo ten kurs się dość dynamicznie zmienia, ale o tym pogadamy sobie później. Kebab kebabem, ale wczoraj byliśmy już zmęczeni. Dzisiaj witajcie w sobotę znowu, póki co pogoda dopisuje. I znajdujemy się teraz nad mostem. Podążamy z dzielnicy Galata do Złotego Rogu, który znajduje się przed nami. Dzisiaj będzie trochę o Stambule starszym. Idziemy w okolicę tą najbardziej znaną, tam gdzie jest pałac Topkapi, Hagia Sofia i ogólnie to, z czego Stambuł słynie nam najbardziej. Dzielnica Złoty Róg przed nami, ale stojąc właśnie nad rzeką, bo to chyba nie jest cieśnina. Cieśnina Bosfor jest tam dalej w lewo. Można sobie zdać sprawę, jak to miasto jest ogromne. W sensie to, że Stambuł jest wielki, to było dla nas oczywiste przyjeżdżając tutaj. Natomiast dopiero na miejscu chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że to miasto jest dużo większe niż się wydaje, bo tak jak już mówiłem, no w Europie większego nie ma. To, że Turcja jest miastem na styku kontynentów i dwóch kultur, przeczytacie w każdym przewodniku, no ale ona właśnie taka jest, za Stambuł w szczególności ze względu na swoje położenie, ale też ze względu właśnie na różnorodność kulturową tego miasta. Jesteśmy w wielkim bazarze, jest strasznie głośno, jest mega dużo ludzi, no ale jest sobota, dzień targowy i rzeczywiście czuć tu taki klimat arabski, ale też na przykład jest wiele takich miejsc bardzo zeuropeizowanych. Jedna z takich na przykład bardzo fajnych palarni kawy, w której właśnie nabyliśmy kawę, no żeby jakoś tutaj parę
tych dni sobie spędzić i dobrą kawę wypić. Jeśli chodzi o wnętrze, no to takie totalnie zachodnia Europa. No ale oczywiście arabskie przyprawy, herbaty, kawy i wszelkiego rodzaju słodycze wyłożone na wierzchu, tak jak na przykład tutaj, również do nabycia, do kupienia, robione, sprzedawane. Wyglądają smakowicie, pachną obłędnie, także idziemy się tutaj pogubić. Poza oczywiście wszystkim smacznym, pysznym, pachnącym i ładnie wyglądającym, na targu, jak to na targu tureckim, można nabyć tonę różnego rodzaju podróbek. Dobre miejsce, jeśli chcecie zaopatrzyć się w niekoniecznie oryginalną koszulkę Roberta Lewandowskiego, ale wyglądającą bardzo podobnie do zwyczajnej. Jeśli chodzi o podróbki, no to w ogóle Turcja też w Europie słynie z tego, że właśnie jest to takie trochę zagłębie i tu również tego nie brakowało. Targ zostawiamy z tyłu, odchodzimy trochę znowu pod górkę, takie to już miasto, i idziemy w stronę Hagia Sofia. Kawiarni w Stambule nie brakuje, tutaj akurat taka mała, urocza, w kolorowym domku. W tle turecka muzyka, też wszechobecny element Stambułu i tu nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję obrócić tak, żeby było widać, chyba w tamtą stronę muszę obrócić. Tam na krześle, o, zwinięty w kłębek, również element wszechobecny w Stambule, czyli po prostu uliczny kot. Te koty tutaj są zadbane, dokarmiane, mają swoje legowiska w oknach, są, widać, że pełne miski z wodą, z karmą i tak dalej. Nawet w niektórych miejscach wybudowane albo przez miasto, albo przez instytucje, do których teren należy, takie małe budy / domki. No więc właśnie jako uliczne zwierzęta kotów w Stambule jest mega dużo i są przyjazne, zadbane. Widać, że mają takie raczej przyzwoite życie. I dotarliśmy do Hagia Sofia, dawniej Kościół Mądrości Bożej, obecnie meczet, choć dopiero od 3 lat. Znaczy inaczej, historia jest mocno skomplikowana. W ogóle nie wiem, czy byliście kiedykolwiek w meczecie, a jeśli tak, to prawdopodobnie nie zdziwi was taka piknikowa atmosfera. Dużo rodzin z dziećmi, ludzie sobie siedzą, sprawdzają różne rzeczy w telefonach, robią zdjęcia. Ogólnie jest dość zatłoczono, bo zaczęło padać. Niedawno padało i trochę zmokliśmy, więc też właśnie przez to, że jest miękki dywan na podłodze, można sobie spokojnie usiąść, odpocząć, rozprostować nogi, ale również się pomodlić, bo tam w tle odbywa się nabożeństwo. Sama budowla przepiękna, robi niesamowite wrażenie. No warto nadmienić, że ona ma już dobrze ponad 1500 lat, tak? Czyli to jest około 1500 lat, chociaż w tej pierwotnej wersji ona powstała dużo, dużo wcześniej. Początkowo jako kościół chrześcijański, później przerobiona na meczet. Później pan Atatürk przerobił ją na muzeum, bo replika turecka miała być świecka, ale pan Erdogan postanowił to zmienić i właśnie Hagia Sofia funkcjonuje jako meczet od 3 ostatnich lat. A w styczniu 2024 roku mają ponownie wprowadzić biletowane wejścia, bo w tym momencie jest ona za darmo. Jedyne co trzeba zrobić, to zdjąć buty, tak jak wszyscy tutaj ludzie wokoło. Jeśli chodzi o no właśnie wnętrze, samo według mnie wrażenie jest niesamowite i jest to punkt, który w Stambule odwiedzić trzeba koniecznie. Także niezależnie od waszych spojrzeń na religię, oznaczcie sobie to jako po prostu symbol Stambułu. No, będąc w Stambule, nie będąc w Hagia Sofia, to trochę jakbyśmy w Stambule jednak nie byli. Hagia Sofia za mną, znowu wyszło słońce, choć też trochę popaduje. Monumentalna budowla, trochę remontowana. Długa kolejka, ale dość szybko idzie. A w tamtą stronę wyłania się w tle błękitny meczet, który miał sobą przyćmić Hagia Sofię. Nie udało mu się to podobno, tak przeczytałem. Idziemy zobaczyć, jak wygląda z bliska. Żeby wejść do błękitnego meczetu są 2 możliwości, albo na modlitwę tam, albo tam dalej jest wejście dla odwiedzających. Dziedziniec ładny, to jest chyba marmur kamienny, taki jasny. Myślę, że tu latem może być przyjemnie, bo w arkadach jest trochę cienia. Nam pogoda dzisiaj nie powoduje, że musimy szukać cienia, raczej schronienia przed deszczem, bo zmienia się dość dynamicznie. Trochę popaduje, trochę wychodzi słońce, dość mocno wieje. No ale spodziewaliśmy się tego, to jest listopad, jesteśmy nad Bosforem. Zresztą tu często wieje. I błękitny meczet, on od samego początku był budowany jako meczet, to jest XVII wiek. No i widać, że jest zrobiony w zupełnie innym stylu, dalej bardzo ładny, jasny, jaśniejszy niż Hagia Sofia. I jest też takie bardziej rozdzielenie na ludzi modlących się, co zresztą słychać, i odwiedzających, 2 osobne wejścia. Ale robi również wrażenie, także będąc blisko w Hagia Sofia, warto wpaść zobaczyć, się delikatnie obrócę. Zobaczcie, ładne takie jasne, niebieskie barwy, potężne kolumny, dużo marmuru, kamienia, dużo tłoczniej, ale jednak w związku z tym właśnie, że ta przestrzeń jest dla odwiedzających w celach takich turystycznych mniejsza. Niemniej ładne, myślę, że warto, szczególnie, że wejście jest za darmo.
Trzeba tylko uważać na określone godziny, w których on jest zamykany właśnie z ruchu turystycznego. I właśnie w tej części dla turystów zrobiło się teraz spokojnie, bo rozpoczęły się modlitwy i po prostu turyści wyszli, wpuszczani są już tylko ludzie dla modlitwy. Tam się zagęszcza, tu się rozluźnia. Jak przeczekacie ten moment i będziecie tuż przed modlitwą, to może was nie wyrzucą i będziecie mogli zobaczyć sobie na spokojnie piękne wnętrze tego meczetu. A my idziemy teraz szukać jedzenia. Właśnie dowiedziałem się czegoś, co zmieniło moje życie. Byłem przekonany, że ci muezzini nawołujący do modlitw muszą wejść na taki minaret i dopiero z niego krzyczą. A okazuje się, że pan tutaj na dole ma mikrofon w białej czapce za mną i zaraz będzie widać właśnie, jak do niego tutaj wygłasza swoje modły i budzi człowieka wcześnie rano. Sprawdzajcie nocleg, zanim zabukujecie w Stambule, dlatego że rano może was obudzić właśnie taki śpiew. To jest chyba godzina 6. Dzisiaj tak było. Nas obudził wcześniej rano, wczoraj nie śpiewał, nie wiem dlaczego, może to tylko w weekendy tutaj tak rano śpiewają, nie mam pojęcia. Turcja, a szczególnie Stambuł, nie jest mocno muzułmański, dość zlaicyzowane jednak miasto w porównaniu z innymi, bardziej na przykład wschodnimi regionami właśnie Turcji. No i dobra, czekamy na jedzenie, trafiliśmy do takiej restauracji z rooftopem, z dachem. Jak widzicie, ten dach to jest taka trochę plandeka, a dość mocno wieje, co mocno słychać. Za to widok jest naprawdę ładny. Zaraz tutaj przejdę kawałek w tą stronę. Błękitny meczet. Na niego widok ma Asia. A zaraz się obrócę również w drugą stronę. Jest dość pusto, bo to jednak listopad. Dużo turystów nie ma. Tam mamy morze Marmara i koniec Złotego Rogu. Początek cieśniny Bosfor. Kebab zjedzony, kolejny. Witajcie w niedzielnym Stambule. Słyszycie? No właśnie, dziś jest tutaj niespodziewanie cicho, a mamy już godzinę dobrze po 11. Fajna górka. Idziemy sobie tam na dół, w okolice stadionu Besiktasu, dlatego że tam odpływa prom, a dziś wybieramy się przez cieśninę Bosfor na stronę azjatycką. I właśnie stronę azjatycką Stambułu chcemy sobie trochę zwiedzić. Oczywiście zaczynać będziemy od kawy, no ale najpierw będziemy musieli jakąś znaleźć, a wcześniej zejść sobie po tej dość stromej górce. Zresztą zobaczymy, dokąd uda nam się dzisiaj dotrzeć. Niemniej niedziela, na ulicach ruchu jakby nie ma. O, tu ktoś ogląda sobie telewizję z domu. Samochodów mało, ludzi na ulicach mało. Trochę osób w kawiarniach, knajpach. Bardzo, bardzo przyjemnie. A no i dzisiaj zapowiadają, że nie będzie padać. Także całkiem fajny weekend się trafił na zwiedzanie Stambułu. Listopad nie jest złym miesiącem na odwiedzenie tego historycznego miasta. Wychodzi słońce, pogoda zaczyna naprawdę nas rozpieszczać, a w tle Asia próbuje uchwycić na zdjęciu wygrzewającego się na barowym stoliku kota. Dopijamy kawę i idziemy na prom. Tu przy nadbrzeżu już bardziej główna droga, no hałas zdecydowanie większy. Kawałek z tyłu w tamtą stronę pałac Dolmabahçe, do którego też się wybierzemy któregoś dnia. A tutaj po banerze już widzicie, w obszarze którego klubu piłkarskiego jesteśmy w Stambule. Dominują w nim trzy takie duże kluby piłkarskie: Galatasaray, Besiktas, właśnie ten, i Fenerbahçe po stronie azjatyckiej. Ale piłka nożna w Stambule to jest temat na zupełnie inny odcinek, którym może się zajmiemy później, może nie. Nie wiem, akurat tak się złożyło, że termin, w którym jesteśmy, wypada tak, że nie będzie żadnych meczów Ligi Mistrzów Galatasaray. Jedynie na jakąś ligę moglibyśmy się załapać. Zobaczymy, czy to zrobimy, bo podobna atmosfera na tureckich stadionach jest niepodrabialna. Kawka wypita. Muzeum Morskie w tą stronę, Asia w tą stronę, a Azja w tamtą stronę. I widać też taki meczet ładnie położony na wzgórzu, do którego może się wybierzemy. Ale najpierw idziemy na prom, przepłynąć na drugą stronę cieśniny. I właśnie przekraczamy granicę kontynentu przez cieśninę Bosfor. Zmierzamy do Azji. Widać dużą turecką flagę z tamtej strony. A teraz akurat tak siedzimy, że pałac Dolmabahçe bardzo ładnie położony i widoczny z nad wody jest naprzeciwko, więc może wam wrzucę zdjęcie, a może z jakiejś innej perspektywy później to nagram. Üsküdar, czyli właśnie ta azjatycka, najbliżej położona Besiktasu dzielnica, ulica, którą właśnie idziemy, przepełniona kawiarniami, wypełniona tłumnie ludźmi wszelkiego rodzaju, deserki, kawy. To jest właśnie ten moment, no plus piękna pogoda i niedziela na pewno sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz, a do tego bardzo malowniczo położona, ładna, zacieniona właśnie drzewami, i bardzo malowniczo budynki przyciągają turystów w tą okolicę. My próbujemy znaleźć bankomat, żeby kupić
kredyt na karcie Istanbul, aby dostać się do meczetu położonego na wzgórzu, z którego podobno jest przepiękny widok. Zresztą zobaczcie, jak tu jest górzyście. Tam w tle będzie taka uliczka, no bardzo, bardzo stroma. Tu w okolicy też właściwie wszędzie na boki prowadzą schody, więc ulic jest sporo. A no i oczywiście, tak jak po stronie europejskiej, tutaj również bardzo dużo tureckich flag, również tych z wizerunkiem Atatürka. Tu taka instagramowa uliczka, kolorowe, drewniane domki, bardzo malowniczo wyglądające. Jeśli tutaj traficie, na pewno dotrzecie również w to miejsce i polecam, bo ładne zdjęcia można zrobić. Stoliczki knajpiane na zewnątrz są tak zawalone, że zdecydowaliśmy się usiąść w środku i czekamy na słodycze. Coś słodkiego na pewno sobie zjemy. Chyba plan meczetu i wzgórza, nie pamiętam teraz nazwy, ale zostawimy na kiedy indziej, bo dziś mamy tam dość daleko, a mamy kłopot z doładowaniem karty komunikacji miejskiej, a półtorej godziny spaceru pod górkę to niekoniecznie jest coś, co chcielibyśmy dzisiaj robić, więc wrócimy sobie na nadbrzeże i pospacerujemy tam, ale najpierw coś słodkiego. Drugi raz już się trochę na to nabraliśmy, bo porcje ciast w tureckich cukierniach są potężne. Zobaczcie, kawałek albo ptyś truskawkowy. A mam wrażenie, że wróci nas stąd parę kilogramów więcej, ale Stambuł jedzeniowo wypada naprawdę rewelacyjnie. Wróciliśmy sobie na nabrzeże z tego miejsca, gdzie wypływają promy w różne części Stambułu. Sporo wędkarzy ustawionych właśnie nad Bosforem i przepiękna panorama miasta. No, pogoda dopisuje, też tłum ludzi. Widać również, że kibice z Besiktasu zbierają się promem na mecz, tak żeby skoczyć sobie właśnie na drugą stronę, bo o 16 dzisiaj grają ligę, ale z jakimiś ogórkami, więc nie za bardzo mnie to interesowało, żeby się wybrać. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy europejską a azjatycką częścią Stambułu, to jakichś wielkich na pierwszy rzut oka nie widać. Może jest nieco więcej takich ulicznych sprzedawców, może troszkę więcej chaosu, ale prawdę mówiąc, po prostu dzielnica z nieco innym klimatem. Także to nie jest tak, że mamy jakiś szok kulturowy, przekraczając cieśninę Bosfor. Bardzo polecamy się tu wybrać, bo jednak każda z tych dzielnic w tym mieście ma zupełnie inny klimat, a w szczególności to, że one są od ciebie pooddzielane, sprawia, że jednak czuć się w nich nieco inaczej. Warto na pewno, szczególnie w taki ładny dzień jak dziś. Wadą zwiedzania miast w listopadzie jest to, że często się trafia na posezonowe remonty. Jak widzicie, właśnie zamknięty kawałek bulwaru, trzeba iść przy drodze. Niemniej przepiękny widok na Złoty Róg, na wieżę Panny, to się nazywa Kis Kulesi, jeśli dobrze pamiętam, a tam właśnie całe stare centrum Stambułu z dominującym Hagią Sofią i błękitnym meczetem nad nim. Idziemy teraz na prom, żeby przejechać właśnie na tamtą stronę, przejść sobie przez most Galata, pod wieżę Galata i poszukać czegoś do jedzenia. Ale pogoda nas rozpieszcza. Czyli w listopadzie chodzić na krótki rękawek, piękna sprawa. Ta promenada dalej przekształca się w takie skaliste wybrzeże. No i jak tam w tle widzicie, właśnie pan wyszedł z wody po kąpieli, można sobie poleżeć, poopalać się, popływać, choć ta woda nie wiem, czy jest zachęcająca, jednak jest to cieśnina, a ruch tu spory. Poza dużą ilością kontenerowców pływają różnego rodzaju statki wycieczkowe, promy i ogólnie no, ta woda na zaczystą, raczej zaczysta nie jest, choć kolor ma przejrzysty. Niemniej sam fakt, że można się tu wykąpać w morzu, w cieśninie, w listopadzie, to niewątpliwie wartość dodana, choć najbardziej urodziwa plaża miejska to na pewno nie jest. Patrzcie na to. Łódź podwodna. To taka wojskowa. No, Turcja poważna siła militarna w Europie. Tym razem prom samochodowy. Chmury zbierają się nad miastem, lekko się zacieniło. Płyniemy na Złoty Róg, tam będziemy jedli. I stamtąd przez most Galata pójdziemy pod wieżę Galata i będziemy kończyć naszą dwudniową, krótką wycieczkę po Stambule. Resztę pokażemy wam w kolejnych filmach. Czekamy właśnie na jedzenie, tym razem nie kebab, tym razem planujemy lahmacuna, czyli takie podłużne, właściwie pide to się nazywa, nie lahmacun, ale wygląda podobnie, taka coś a la turecka pizza. Klasykiem w restauracjach jest to, że przynoszą wam jakiś sos i do tego ciepłe pieczywo, oczywiście jest to typowe tutaj. I do tego zamówiłem sobie świeży jeszcze sok pomarańczowy wyciskany na miejscu. Klasykiem również w restauracjach jest coś, z czym ja się tu musiałem pogodzić już przyjeżdżając. Pali się papierosów dużo i pali się je wewnątrz, jak i na zewnątrz. Także jeśli wam to przeszkadza, no to niestety nic z tym nie zrobicie. Tutaj po prostu tak jest. No i tyle. Albo możecie z tym próbować walczyć i szukać takich miejsc, gdzie palenie jest zakazane, ale jest ich mało. Albo po prostu pogodzić się z tym, że pali się tu wszędzie. No i niestety pierwsze prawo jest takie, że dym zawsze leci w stronę niepalącej osoby, czyli zwykle w moją. Także
Cóż, albo często trzeba brać ubrania, albo, no właśnie przyszła Asia, już się dobiera do mojego soku. Albo po prostu pogodzić się z tym, że wszędzie wokół was w knajpach ludzie będą palić i z defaultu palące miejsca są przyznawane, a jeśli chcecie inne, to musicie o nie szczególnie poprosić. Dobra, nagadałem się, pora jeść, bo jeszcze most Galata przed nami i będziemy kończyć naszą weekendową stambulską wycieczkę. Na końcu takiego głównego deptaka, tuż przy wejściu na most Galata, znajduje się miejsce nazywane Nowym Meczetem i chyba z tych, co do tej pory widzieliśmy w Stambule, najpiękniejszy. Według mnie wnętrze robi najlepsze wrażenie, jest też cicho, spokojnie, a jednocześnie sama bryła budynku jest naprawdę niesamowita, także polecam również do odwiedzenia, jeśli będziecie w tej okolicy. A ciężko nie być, szczególnie, że ten meczet bardzo rzuca się w oczy właśnie z perspektywy wody albo z perspektywy Galaty, gdy patrzycie na Złoty Róg. Mega, mega ładny, według mnie najładniejszy jak dotąd w Stambule. I wracamy właśnie teraz mostem Galata w stronę dzielnicy Galata. Nowy meczet za mną w tle już podświetlony, pięknie się prezentuje, bo zachodzi już powoli światło. Tu wszędzie u góry wędki, bo nad nami stoją wędkarze i łowią ryby, a mewy polują na to, co wyłowią. I lokalne koty pewnie również się ucieszą, jak ryby nie będą nadawały się do zjedzenia, to tam podbierają co nieco z wiaderek. Stambuł jest miastem niewątpliwie bardzo ciekawym. W te 2,5 dnia tak naprawdę dużo nam się nie udało zobaczyć, no bo to jest potężne miasto. Z drugiej strony zobaczyliśmy bardzo dużo, bo po prostu ogrom tego, co można tu zwiedzić, jest ciężki do opisania. Bardzo polecam odwiedzenie Stambułu. To jest dużo większe miasto, niż wam się może wydawać, niż mi się wydawało. Nie przerosło, natomiast nie przytłoczyło. Nie ma czegoś takiego, co na przykład miałem w Londynie czy w Dubaju, gdzie po wyjściu z metra ilość betonu i wysokich budynków po prostu wbił mnie w ziemię. Tutaj czuję się dużo lepiej, mimo takiego no już azjatyckiego jednak chaosu i na drodze, i na chodnikach, czy też w ogóle zewsząd. Trąbienia, klaksonów, zapachów i smaków. Stambuł warty odwiedzenia, tym bardziej, że jest to jedyne tego typu miasto. Miasto położone na dwóch kontynentach, drugiego takiego na świecie nie ma. Także tym akcentem kończymy film i do zobaczenia może w kolejnym, a może nie. Zobaczymy, czy nagram drugi. Pa, pa.